Halo, halo, siemam widzowie, witam was w kolejnym odcinku Deliver Us to the Moon. Odcinek miał być o 14, ale jest 14.38, kiedy to nagrywam, także będzie delikatnie później. Sorry widzowie za to, że też wczoraj nie było, przedwczoraj nie było odcinka, z tego względu, że po prostu na zwyczajnym świecie nie miałem internetu. Kontynuujemy sobie naszą przygodę z Deliver Us to the Moon. Możesz zostawić lajka, komentarz, subskrypcję, wpaść na Twitcha, tam czasem streamuję. Oficjalnego powrotu może nie ma, ale coś tam sobie w gry czasem gram, może czasem jeszcze nawet poddymie. To nie jak tak. No i tyle z takich informacyjnych rzeczy. Z tego co kojarzę, to my chyba to oglądaliśmy, tą kascenkę, więc idziemy dalej, kontynuujemy. Oceń centrum kontroli stacji w kraterze. O kurwa, to ciężkie zdanie jak na jedne z pierwszych, które wypowiadam dzisiaj. Oceń w centrum kontroli stan stacji. Dobra, centrum kontroli. Idziemy do centrum kontroli w takim razie. A mogę coś zbadać, pokaż. Gdzie to jest to badanie? Zbadaj. Czytaj. Do wszystkich, którzy to czytają, znajdźcie mnie. Nie odbiło mi tak jak tamtym. Ciekawe. Odłóż. No tak, bo my nadal nie wiemy, co się tu za bardzo stało i cała gra opiera się na tym, że my chcemy bardzo znaleźć, co spowodowało to, że tak się stało właśnie tutaj i że nie ma, że ludzkość nam umiera na naszych oczach i jest tragedia. I powoli to będziemy odkrywać. Dobra, cutscenka na sam początek to jest coś świetnego, podoba mi się to. A, widzowie, widzowie, poczekajcie. Dobra, widzowie, sprawa wygląda tak, że nie odpaliłem programu, który blokuje FPS-y na pewnym etapie. Mam nadzieję, że teraz będzie działać, a jeżeli nie, to przebiegniemy gdzieś, słuchajcie, do jakiegoś momentu, kiedy się zapisze. I wtedy zresetuję giereczkę. Quit the riddles, old man. How can we get to Moonhop ASAP? If the trains are out, you have to take the beetles. They'll carry Na across. żuka? If you get out of the crater at all, of course. The sands are Taki tough był out kiedyś there. samochód wizowy, żuk. Broke a lot of beetle legs trying to cross those. But there's a path. There used to be one. I know it. Driven it many times. The rovers. Get back inside. I found something. Bring the package. Dobra, poddymili, ja się przynajmniej mogę trochę otrząsnąć, widzowie. Czekamy na jakiś zapis i wam to zresetuję, bo program do FPS-ów nie działa mi, który lokuje mi FPS-y, wiecie? A nie chcę teraz resetować, bo bym musiał to wszystko pewnie od nowa tutaj iść. Mam nadzieję, że nie będzie lagować. Czasem przytnie, widzę, ale zaraz to naprawimy. Wejdziemy tylko do jakiejś bezpiecznej strefy i miodzio. Oceń w centrum kontroli stan stacji w kraterze. No, centrum kontroli. To gdzieś tutaj? Tutaj? To wygląda jak centrum kontroli, jak na moje, tak szczerze. Bo może z tej... O, tutaj może przy kompie. No ta... Oj, są lagi, są. No gra jest niestety tak zoptymalizowana, słuchajcie, że mam 100 FPS-ów i nagle mam tych FPS-ów 40. Okej. Okay. Okej. No, pozdro. 27. No to jest tragiczna optymalizacja gierki, wy też będziecie... Czekamy na jakiś zapis, bo chyba nie... O, i zapisywanie, widzowie. Elegancko, widzimy się zaraz. Dobra, widzowie. FPS zostały zlokowane, naciskamy przycisk i wychodzimy na zewnątrz. Ja się stresuję, widzowie. To jest niesamowite. Ale to przez to, co nie jarałem szluga, przysięgam. To się tak stresuje, widzowie, nagrywając film, rozumiecie? 7 lat nagrywania filmów, a ja zesrany dzisiaj. Albo przynajmniej taki... Może nie zesrany, ale taki lekko nadpobudliwy. O, coś takiego. To muszę. Oj, tragedia optymalizacyjna. Co się dzieje, widzowie? 40 FPS-ów. No nic, a w ogóle jakie my mamy zadanie? Żebym ja tam nie skoczył. Przekieruj zasilanie do słupa 1MT, wyrównując z nim słup 2. A po polsku jakoś? A dzisiaj będzie strasznie, widzowie, chaotyczny odcinek, ale to z tego względu, że. Myślałem, że mam na dzisiaj nagrany odcinek. Jeszcze laguje coś, a to nie jest moja wina, widzowie. Naprawdę to nie jest moja wina. To jest tak zoptymalizowana gra. Kurza mnie to strasznie.
Ale jest jak jest, no nie jestem w stanie nic z tym zrobić aktualnie. Ktoś tu nie pomyślał o tym, żeby zrobić jakąś normalną optymalizację. No dobra, to mam jakiś słup przesłać skądś tam, a przecież jak mam to zrobić przy 30 FPS-ach? Dobra, może w ogóle ja tu wejdę, co? I może ja się tam zrzucę, co ty na to? Chuj, że to nie jest moje zadanie. Czy jest właśnie? A to nie, to niedobrze bardzo. Tam mieliśmy cutscenkę, którą ominąłem. Oj, bardzo niefajno. No ale nic. No, po cutscence, widzowie. Wow. Nie no, w teorii to wam widzowie wczytam to, żeby ta cutscenka była. Jeba, widzowie, wracamy. 30 FPS-ów, let's go, lecimy. O, cutscenka. To jest najważniejsze na razie. We need to transport the helium to Moonhop by rover, since we're not going to get the train running before the MPT shuts down. Evac 1, come in. Do you copy? What are you laughing about? For the first time, I know everything. No more secrets. And all it took was one little switch. That was it all along. Don't mind him. Let's get out of here. I just had to see what you were up to. And now I know. Get out of here. You stranded us here? Just leave him. He's not worth it. We've got to go. Simply a flavorless witch. And you did the rest. You have no idea what you've got yourself mixed up in. And what you've put at risk. ASEL 30. Don't. I have a big crowd control protocol. No! Ah! Okej, widzowie. Okage. Idziemy do auta. Pakuj się. Jedziemy tym. Jak to? Chrząszczem? Kurwa, to jak się nazywało? To nie chrząszcz, to jakiś ba żbak, nie? Że ma roba, coś takiego, jakąś tą podobną nazwę miał. Dzisiejszy odcinek, widzowie, będzie w ogóle mega chaotyczny. Z tego względu, że miałem robić zupełnie inną rzecz. Aktualnie. Tylko siadam, nagrywam. 20-minutowy odcinek, czyli tak jak zwykle, pewnie około 40 minut. I widzowie, uciekam. 5 lat po awarii. Krater. No jest to tak zwany, jest to krater. No, lecimy, 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 widzowie. Nie wiem, czemu te FPS-y są takie, jakie są, i czemu nagle jest 40, raz 60, raz 40. Nie mam zielonego pojęcia. Zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby naprawić tą grę najlepiej jak mogłem. Teraz musimy liczyć na to, że gra po prostu zacznie działać w normalny sposób. Na razie jest ok, jest 60 FPS. Pakujmy się do środka. Proszę mnie dotworzyć. F. I znowu robimy to samo chyba co wcześniej, czyli przekierowujemy jakieś tam światło, coś tego, żeby energię, tą energię. Świetną energię. Jak mi się wydaje. No i mamy zagadki. Już mi się to podoba. Bardzo eleganckie. Właśnie pierwsze, co zawsze chciałem zrobić z ranem, widzowie, to odpalić sobie gierkę i robić zagadki. To jest właśnie... Tak, to właśnie chciałem. Dobra. Pod spodem. Oki. Pyk. Otworzy się? A. No to nie była aż tak trudna zagadka. Go. Na logikę. Na logikę to jestem nawet całkiem niezły, widzowie. Może najmądrzejszy nie jestem, ale jak jest takie... Chociaż nie wiem, może nie. Może odwrotnie. Ma czasem, nawet jak są proste jakieś zadania widzowe, ja niestety mam jeden taki problem, że lubię je przekombinować. I z prostych zadań, słuchajcie, robię ciężkie zadania. Bo chcę... Bo robię to nie tak, jak się powinno robić. Czyli prosto, tylko mówię, nie, no to by było za proste, widzowie. I no, i robię 3 razy ciężej niż powinno być. Stop! Kurwa! Wyjebałem się pierwszy raz, dobra. Fajno, elegancko. Nie mów, że. Uff, dobra, w tym. Nie w bazie, tylko w tym miejscu, gdzie powinniśmy być.
Jesteśmy, więc git. Nie wiem, jak to się nazywa. W teorii baza by może mi pasowała, no. Go, go, go. O kurwa. Zamkłem... Nie, zamkłem robota. Ale dostał ciosa robot. Dobra, go, 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 go. Go, ja tu nie mam 40 minut, żeby tu biec. Gido, gido, gido. W sumie fajnie to wygląda, jak on sobie tak biega po księżycu. Chcemy mówić? A, że tutaj się wyjebałem, bo nie do końca wiedziałem, o co tu chodzi. Ani teraz się nie wyjebę. Ej! Ej! Basta, basta! To przestaje przez chwilę wiać, czy nie? Nie, to po prostu chyba taktyka Gida. Musi zostać zawsze zastosowana. Chyba dobrze. Nie zatrzymywać się, tylko Gida. No, nawet ładnie. Dobry. Dobra, strzelamy. Najgorsze jest to, że strasznie nie wyrabia bitrate. A to widzowie na YouTubie. Nagrywanie w zwykłym Full HD to nie jest dobre rozwiązanie w 2022. Full HD nie oddaje, to trzeba widzowie pozmieniać. No ale od dzisiaj naprawdę, że rzadko kiedy będę nagrywał w Full HD. Znaczy, jeżeli już coś będziemy nagrywać, no to... A zresztą i tak robiłem wcześniej. Ale no, będziemy w 2K. 2K to jest taka jakość, że jest nie... Że jest często nie do odróżnienia, jakby. I co ja mam teraz zrobić? Halo? Nie do odróżnienia między filmem a gierką. Bo to jest... Patrzysz na film i wiesz, jakbyś grał w tą grę. A tutaj jednak. Tutaj jednak Full HD ciężko. Monka Giga. Dobra, mamy na coś 2 minuty. Dojechać tam do celu, damy radę. Go, to widzowie, nie ma co się stresować. Tutaj mnie coś syka, ale chłopie, cyknąć tutaj mogę z łokcia. Na spokojne, 2 minuty 30 sekund na dojazd tam, jest. Kurczę, wjebałbym się tam, zobaczył co tam jest. Dobra, jak ja już na miejscu, ty. O kurwa, jaki skok. Poczekaj, spokojnie. Nie ma co się widzowie spieszyć. Pyk. Ogarnięte? Nie, trzeba równiutko w miarę. Już. Cyk, cyk, cyk. Spokojnie. Pyk. Ogarnięte, wychodzimy. Żeby nie tracić czasu. Przycisk. Co ja mam tu właściwie zrobić? Przekieruj zasilanie do stacji w kraterze. Jasne. Nic nie rozumiem. Ale chyba dobrze idę. Dobra, Gida. Wow! Kurczę, ale i ty, widzowie. Ej, w ogóle nie spodziewałem się tu parkura i jakoś tak randomowo zacząłem sobie. Ale dziwne to jest. Dobra, idę, bo mi się czas kończy, kurwa. Jakoś randomowo zacząłem klikać sobie spację, kiedy zauważyłem, że trzeba kliknąć spację, jakoś się cudem udało. Dobra, oj. O! Kit, wspinaj. Dobra, jak mi mózg dzisiaj średnio działa, ale za to szybko, ty ziemia. Może najmądrzejszy dzisiaj nie jestem, ale też jakby do, w miarę... Co ja robię? Czelaj! Go, let's go! Dawaj! Gdzie my mamy strzelić, kurwa? Uspokój się, 30 sekund. Spokojnie, widzowie, mamy to. Tylko gdzie my mamy strzelić? Halo? Ej, gdzie ja mam strzelić? Kurwa mać, gdzie ja mam strzelić? Ej!
Nie! O, widzę. Czał! Kurwa, hamuj! W prawo, w prawo! 10 sekund całe. Dobra, kit, podłącz. Nie wiem, czemu ta misja zna czas. Pyk. Odblokowane osiągnięcie światła w ciemności. I to. Poziom zasilania aktywny. Uuu! Co jest? O kurwa, 20 FPS. To nie moja wina wizowa, że tu jest takie lagi są. O kurczę, cały OBS. Stereo wizowy to nie moja wina. To gra jest do pizny zoptymalizowana. Nazwę 120 FPS raz 14. 40, znaczy 14 też. I co, umarliśmy? O. Ej, dobra, bo ja mam wrażenie, że przez wszystkie te odcinki jedyne co robię to narzekam na FPS-y. Co prawda wyjątkowo wkurwia mnie ten fakt, ale już musimy go widzowie zaakceptować. Trudno. Jest jak jest widzowie. I jakoś też trzeba się z nią pogodzić. Nie jestem w stanie nagrać materiału w 4K. Nie da rady. Dobra, biegniemy, spokojnie, otrząśnij się. Pyk. Zobacz, jak idealnie na naszej drodze jest tlen. Pyk. Żadne emocje. Od początku wiedziałem, że na chillku damy radę. Łe! 20 FPS-ów, pozdrawiam! Pyk. Pyk. Sorry widzowie za te laki, naprawdę. Już? Uspokoi się komputer? Spokój? Wygląda na to, że git widzowie. Nie no, tragiczna jest ta gra. Interakcja. Sieć MPT wyłączona, ale poziom zasilania włączony, więc git. Idziemy do windy, pyk. Stanowisko dla pojazdów. A my jesteśmy w windzie. Tak, widzowie, najśmieszniejsze w ogóle jest to, że ja mam tak. Procesor 70%, kartka graficzna 80%, FPS-y 30%. Co ja mam zrobić? Ostrzeżenie, brak tlenu. Idziemy, wróć do środka stacji w kraterze. No jestem w środku, środek stacji, tak? A my jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, co byliśmy poprzednio. A, widzicie, czyli cała kascenka to jakby nie do końca nam uciekła. Dobra, idziemy do środka. Let's go. Witam serdecznie. To teraz, włącz zasilanie kolei jednoszynowej wewnątrz. Aktywuj. Git. Promych nadziei. 6 dni po awarii. They evacuated? No, this can't be right. They can't just leave. The colony will fail without them. And Earth. How could they all be so goddamn selfish? What are they thinking? How can they be so... Warning. Tombow reactor failing. Outward protocol in effect. Evacuate all facilities. Yes, I know they evacuated! I know! I know I'm alone. Tombow reactor capacity at 10%. It's still going? Alex, we have to go. This is... This would make things right. We could fix this. We can fix this. Okay. Just follow the tracks along the pillars. You'll make it to Tombo. You'll make it, Sarah.
Co to jakieś nasze kumpela jest? Czy co się dzieje? Że my tak zareagowaliśmy jako postać? Że chcieliśmy ją... Kurwa, no mówię staremu, żeby nie ciął to na dupca. Dawno temu w próżni. Sorry widzowie, jak słuchać piłę mechaniczną. Mówiłem mu, uspokój się. Uspokój się. 30 minut potrzebuję. Widzowie, ten odcinek, tutaj w tym odcinku niestety nic nie jest tak, jak powinno być. Sorry widzowie, naprawdę. Wstyd mi za ten odcinek. Nie jest nagrany tak, jak powinien zostać nagrany. Nie jest nagrany, nie jest jakość taka, jaka powinna być. Nie jest moja dyspozycja taka, jaka powinna być. Słychać kurwa pewnie cięcie na dworze. Odcinek jest nie o tej, o której powinien być. Przepraszam widzowie, najmocniej widzów, przepraszam. Syfisty dzisiaj odcinek straszny. No ale czasem widzowie trzeba po prostu co? Pastem ten odcinek nagrać i wrzucić. Jeszcze bym się zesrał ze śmiechu, jakby to był koniec. No to już bym padł ze śmiechu. Naprawdę. Nie no, jeszcze mniej więcej widzowie 10 odcinków, 9, 8. Według moich precyzyjnych wyliczeń powinno być. Ground control to Fortuna 1. I'm not sure if you're still there. The dust storms, they've gotten worse. Everything has. The solution has to be a Tombo. Whether it's the reactor or the MPT transmitter itself, I can't tell. But we're at the end of the line, Rolf. We could use some good news down here. I wish I could help you. Ło, no nie, nie, nie. Co mam klikać? Znowu. Pierdolę to. Ale warning, co mam kliknąć? Warning, no widzę warning. Okej. Znaczy nie wiem, czy okej. Fakt, że nie muszę nic klikać, już jest dla mnie wystarczająco pocieszający. Bo pewnie bym to zepsuł. Kurczę, nie lubię pierwszej osoby w tej grze strasznie. Jakoś, kurczę, ta pierwsza osoba mi nie pasuje. Ja to jak mam stąd wyjść? Co mam w ogóle, jaka misja jest? Opuść kolej jednoszynową. No, ja bardzo bym chciał. To co, ja mam sobie tak jumpnąć tu? No nie. Jak mam to opuścić? Halo? Ty robot, pomóż. Ty, jak mam to opuścić? Chodź tu, robot. Gdzie jest mój robot? Czemu nie mogę tobą sterować, kolego? Okej, tu mamy hamulec. Ty, no jak mam stąd wyjść? A, dobra. Widzę, kończy mi się tlen, świetnie. Pierwsza osoba. Wow. Kamienion Tombauga. Nienaturalny twór. Most stanowiący wejście do kompleksu. Czytajcie sobie, bo mi się zaraz tlen skończy, więc ja bym bardziej... Wy możecie sobie ten odcinek zatrzymać, natomiast ja bym bardziej pobiegł i postarał się uratować swoje życie. O2. No jest to tak zwany tlen, tylko... Chyba zanim tam dotrę, to już tyle samo zużyję tego tlenu. Plus nie wiem, czy tam jest tlen. Chodźmy dalej po prostu.
Są dwie opcje chodzenia tutaj. Jedna to jest biegać, a druga to jest powoli chodzić, bo tak samo się tlen zużywa. Tu jest ten, pyk. Uuu. Elegancko. Nieskończone uzupełnianie tlenowe. Podoba mi się. Robi wrażenie. Ta, co my z tym mamy zrobić? O, o kurwa, żem zrobił. Nie, chyba dobrze nawet zrobiłem. Chyba git. Trzeba to popchnąć tylko na lewo i będzie git. No, jak miodzio. Pyk, pyk. Skok przytrzymaj, no. Dzięki za podpowiedź, że mogę skakać z pasją. Gra komputerowa. Okej, tu coś mamy. Skanowanko, baza danych. Ten wykopaliskowy. No możecie sobie przeczytać, ja jestem tutaj w kryzysowej sytuacji tlenowej. Albo nie jestem. Dobra, to też przeczytam, gdzie to było. Uuu, teraz ja tego nie znajdę. Oj, nie. Nie da rady, widzowie. Nie, nie, nie. No nic, na odcinku sobie, widzowie, przeczytam. Tlenowe uzupełnianie. I idziemy dalej. Mogę potem sobie wskakiwać? Raczej wątpię. Nie. Co to jest? Ten się skok przytrzymaj, ale no nie ma takiej możliwości, że ja tam doskoczę. Ja czemu ja tak wysoko skaczę? Kurczę, a może i jest? Przejść przez kamieniołom. Dobra, widzowie, Geronimo. Oj, widzę, że laguje. Sorry. Wow. Shit. Dobra, to grawitacja księżycowa. Jeszcze raz. I myk. I myk. Dobra, elegancko. I myk. Zręcznościowe gry. To są naprawdę najgorsze gry. Nienawidzę zręcznościówek. Zawsze nie byłem w nich najlepszy. Zawsze czy nigdy nie byłem w nich najlepszy? Zawsze chyba nie pasuje. Zawsze nie byłem w nich najlepszy? Przecież jak to brzmi? Jumpuj. Ops. Ops. No, bo nam się tlen kończy. O kurwa, teraz to co? Dobra, no tutaj chyba nie mam wyboru. Nie mam minutę tlenu, widzowie. I co teraz? Przecież ja tu nie zaskoczę. No ale widzowie, no co? Wyjebałem się, widzę. Nie mam, nie wiem co teraz. No nie zaskoczę tam, muszę tutaj. Nie rozumiem nic. Ni chuja nic nie rozumiem. Oj, gdzie ja mam się kurwa dostać? Nie dam rady, widzowie. Nie przetrwamy tego. Próbujemy tak. No i chuj. GG. Dobra. Kurwa, mówię, że gry na czas i jeszcze w których musisz... Nie no. Presja mnie zjadła. No nic, widzowie. Mam nadzieję, że nie od początku. Kurwa, cały... No nie wierzę, że cały segment jeszcze raz. Dobra, jump. Jump. Spokojnie teraz. Jump, jump. Tu nie wejdziemy, więc nie ma innej opcji i drogi, jak po prostu skoczyć tutaj. Jump. Teraz tutaj, jump. No musimy iść tam na górę. Więc tutaj jump. Tutaj jump. Tutaj kurwa jump. I teraz co ja mam zrobić z tej pozycji tu? No niby może bym tam doskoczył.
Nie wiem, kurczę, to nie takie łatwe, widzowie. O! A? Może? Może? Może by się udało, ty. Albo tak? O, no dobra. Nie wiem, to raz skacze mi wysoko, raz nie skacze wysoko, widzowie. To jest kika nie fair. Chyba, że jak dłużej przytrzymam, tak by mocniej skacze. No chyba tak to działa. Normalny jump? Jak przytrzymam. No. Chyba tak, widzowie. To mógł wiedzieć. Luza, okej. O, tutaj musimy autem przyjść, dobra. Sytuacja awaryjna. No, w takiej się znaleźliśmy. Elegancko, już nie mamy, nie musimy tlenu. Myśleć o tlenie. Dobra, jesteśmy w holu wejściowym, a mamy co? Kieruj się w głąb kompleksu. No dobra. Tu idę. To jest mroczna muzyczka, tajemnicza bardzo. Widzowie, mam 5600... Co to jest? Jak to czerwone? Czemu nie mogę przejść? A tutaj? No jak to? Dobra. Robot w takim razie. A robot też nie może? No to jest problem. Co mówiłem, widzowie? Mówiłem, że tego. Że... Słuchajcie, mam dzisiaj 5660 klatek pominiętych, co jest kosmiczną liczbą. Przepraszam za to, widzowie. Jest pewnie dużo razy faktycznie w dzisiejszym odcinku się coś ścięło. Ty, no ale próbuję iść w głąb i co? I nie mogę. Dobra, wydaje mi się, że w ogóle 32 minuty, widzowie. To jest dzisiaj wystarczające. Jutro się postaram naprawdę coś ogarnąć z tym. Może przeniosę to na inny dysk, to wtedy mniej będzie raczyć. Nie wiem. Ciężko mi... Na początku, bo wiadomo, bo to zrobili to chujowo mega, bo na samym początku, jak testowałem grę, to wszystko śmigało elegancko. Wszystko było miodzio. A teraz jesteśmy na takim etapie i tym dalej grasz i tym dalej idziesz w las, tym niestety widzowie bardziej reaguje i to jest, kurczę, mega przykre. To jest mega przykre z tego powodu, że no co, już po szóstym odcinku przestanę nagrywać? No nie. Tylko na początku właśnie dajesz fajnie zdać, wiecie, kopa komputerowi i go trochę przysmażyć, żeby ludzie sobie mogli ogarnąć, czy im to będzie działać, czy nie. No i tak to specjalnie, teraz już refounda im nie zrobię niestety, bo nikt nie przyjmie, już za dużo grałem w gierkę. Chamy i gnoje. Dobra, widzowie, widzimy się na Twitchu, albo widzimy się w następnym odcinku z Darkest Dungeona, albo z tej gierki. Naprawdę postaram się ogarnąć, żeby nie lagowało. Dzisiaj ostatni odcinek nagrywam. Trzymajcie się, bo do zobaczenia. Siem, so on.